Witam wszystkich w 34. odcinku kursu na wnętrze. Dzisiaj będę odpowiadała na Wasze pytania, bo tych pytań było bardzo dużo. Pytania dotyczyły głównie materiału do wnętrz, ale nie tylko, więc postanowiłam, że dzisiejszego live'a właśnie ku temu poświęcę. Dziękuję Aniu za informację, że wszystko słychać i jeżeli będziecie mieli pytania, to po prostu możecie je zadawać. Dobry wieczór, Marto. Witam Was gorąco, fajnie, że przyszłyście. Słuchajcie, powiem Wam, jakie pytania były. Mariusz Węsierski prosi o drewno na blaty kuchenne, wady i zalety. Marcin Hetman chciałby się dowiedzieć czegoś mega praktycznego. Może coś jest mega praktycznego z cyklu, jak wybrać płytki do łazienki, by nie oszaleć przy ciągłym sprzątaniu. Względnie ta sama sprawa tyczy się frontów szafek kuchennych. Z innych tego typu spraw może coś z aranżacji opartych na świetle. Ludzie wciąż mało wiedzą o tym, jak zarządzać światłem w pomieszczeniach. Marcin, był temat na temat oświetlenia i elektryki i był temat dotyczący oświetlenia w salonie, więc tam sporo informacji jest. Jeżeli coś konkretnego byś potrzebował, to daj znać, bo to na pewno byłoby na osobny live, bo to jest bardzo szeroki, słuchajcie, temat. Kolejny już tutaj czytam. Marcin jeszcze doprecyzował, raz czy dwa mi się zdarzyło. Aha, tutaj są odpowiedzi. Dobrze, to już może tego nie będę dalej tutaj czytać, ale komentarzy jest 14. Gdzie jest cała reszta? Bo nie widzę Waszych pytań. Tych pytań było więcej. Ania Serwatko, kamień naturalny we wnętrzach. Monika pyta się, parkot, dekoracje ścian, obrazy, lustra, tynki strukturalne itd. Jak to wszystko zgrać, żeby dobrze wyglądało? Marta, witaj Marto, po raz kolejny widzę, że też zadałaś pytanie. Marta Zdunek, a może rozwiązania dla małych pomieszczeń, małe łazienki, małe kuchnie, co robić, czego nie robić, sprytne rozwiązania. No to ja mam tematów tutaj na bardzo dużo live'ów, ale dzisiaj postaram się krótko na to wszystko odpowiedzieć. Katarzyna Paszewska pyta się o tynki strukturalne na ścianach, czy dalej są modne, typu beton czy inny rodzaj. Ewa Marczak o funkcjonalne Miki, a o ornamenty. Miki, chyba może jakieś, nie wiem, jakieś małe ornamenty. To bym musiała sprawdzić, bo nie wiem do końca, o co chodzi, Ewa, jakbyś mogła, bo tu chyba jakiś błąd się wkradł. Kamila pyta się o materiałoznawstwo drewno, czyli ten temat drewna, słuchajcie, się powtarza. Ja sobie tutaj wejdę, żeby tylko Was widzieć, dobrze. To teraz tak, jeśli chodzi o materiał drewno. Jeżeli będziecie chcieli zastosować materiał drewno, to oczywiście jak najbardziej możecie, dlatego że jest to materiał naturalny. No i teraz w tym trendzie, gdzie jesteśmy zalani, zasypani materiałami typu plastik i różnymi, które się ciężko przetwarza albo są ciężkie w ogóle w recyklingu albo już przestają być modne, to na pewno drewno będzie wygrywało. Oczywiście materiały naturalne, w tym drewno, może być też bardzo drogie, jeśli chodzi o wykonanie mebli. Czyli jeżeli byście chcieli mieć meble całe zrobione z litego czy tam klejonego drewna, to naprawdę będzie to duży wydatek i dlatego pewnie wiele osób się nie decyduje na to. Kiedyś wszystko było wykonywane, jak wiecie, doskonale z drewna. Te meble robiło się bardzo długo i one były bardzo kosztowne, ale one były na lata, czyli ileś pokoleń korzystało z tych samych mebli. Czyli niczego się nie wyrzucało, wszystko się wykorzystywało, a jeżeli coś się zepsuło, coś nie działało, jakieś fronty drzwiowe, to po prostu się je naprawiało i używało dalej. Ale przez to, że weszły na rynek tworzywa, które bardzo szybko... A mnie znowu nie ma. Czy ja jestem, czy mnie nie ma? Czy mnie w ogóle widzicie? Muszę to sprawdzić. Nie, no widzicie mnie. Dziwne. Bo u mnie pokazuje, że mnie nie ma. Okej, najważniejsze, że wy mnie widzicie. I teraz tak. Materiały typu drewno, one wymagają odpowiedniej obróbki. Czyli jeżeli mamy deski klejone, jakby tutaj powiedzieć, żeby to jak najprościej. Na przykład powiedzmy blaty. Jeżeli chcielibyście zastosować blaty drewniane, to ja osobiście uważam, że blaty drewniane lakierowane będą lepsze w utrzymaniu niż te olejowane. Dlaczego? Dlatego, że ten materiał będzie wyglądał bardziej naturalnie,
Olej w pewien sposób zabezpiecza ten blat, ale jeżeli mamy naokoło mnóstwo wody, coś nam się wylewa, położymy jakąś ścierkę, szmatkę, mamy dzieci, które różne rzeczy robią, to ten blat ciągle wygląda z takimi plamami, taki jest, no wiecie, no mało atrakcyjny wizualnie. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to jak najbardziej możecie zastosować taki blat. Ale ja uważam, że jeżeli chcecie używać materiału naturalnego właśnie na blaty i żeby to było łatwe w utrzymaniu w czystości, bo teraz wszyscy chcieliby, żeby materiały wyglądały pięknie, naturalnie, były właśnie łatwe w utrzymaniu w czystości, nic nie trzeba by było robić i żeby się w ogóle nie niszczyły. No ciężko, słuchajcie, znaleźć takie materiały. Oczywiście takim materiałem może być na przykład kamień, ale każdy materiał, nawet kamień, może się rysować, może się niszczyć w pewien sposób, także nie ma takich materiałów, które byłyby całkowicie niezniszczalne, naturalne, piękne i ciepłe i łatwe w utrzymaniu w czystości. I jeżeli stosujecie właśnie blaty drewniane, chcielibyście zastosować blaty drewniane, to raczej lakierowane, dlatego że ta cienka warstwa lakieru bardziej zabezpiecza przed wodą i łatwiej moim zdaniem w kuchni na przykład, czy w łazience na blacie taki blat utrzymać. Mogą być też różne rodzaje, słuchajcie, gatunków drewna. Najlepiej jak już, jeżeli polskie gatunki, to na pewno dębowy, żeby był bardziej odporny. Grubość tego blatu, słuchajcie, też ma znaczenie. Widzę, że tutaj Instagram mi wysiadł. I jeżeli mamy grube blaty, to możecie na przykład zastosować, bo ten blat musi być wykończony na krawędzi, więc można jak gdyby robić specjalne wycinanie, czyli jeżeli macie na przykład kuchnię w stylu rustykalnym, to bardzo ładne frezy na krawędzi, czyli te wykończenie tych krawędzi blatów można zrobić. Jeżeli macie wnętrze bardziej nowoczesne, skandynawskie i chcecie proste wnętrza, proste meble, proste blaty, no to wtedy możecie na leciutko półokrągło taki blat poprosić o wykończenie. Dużo takich blatów drewnianych z drewna klejonego macie też w Ikei, także na pewno możecie zobaczyć. Witam Tomaszu, dobry wieczór. Witaj Magdaleno. Jestem, mówisz Aniu. No to dobrze, bo na OBS-ie po prostu nie widać mnie, a widzę na Facebooku, że jestem. Więc tutaj w kwestii drewna, jeśli chodzi o blaty, to jak najbardziej możecie używać, tylko raczej bym tutaj radziła, żeby to były blaty lakierowane. Jeśli chodzi o inne materiały, typu jakieś lamele na przykład, słuchajcie, albo drewno na podłodze, to jak najbardziej ja jestem za. Im więcej tego drewna, tym lepiej, ale oczywiście nie do każdej stylistyki. Jeżeli lubicie bardzo minimalistyczne wnętrza, lubicie loftowe wnętrza i chcecie, żeby one były bardziej surowe, no to możecie po prostu ograniczyć to drewno naturalne do podłogi albo do jakichś pojedynczych mebli, albo możecie wykorzystać bardzo stare deski. Deski, które są pokryzione przez korniki, z jakichś innych budów, z odzysku i też takie deski możecie zastosować. Ja często takie deski też na ścianach na przykład stosuję. Są też artyści, którzy przetwarzają takie stare materiały, stare deski i robią z tego bardzo ładne meble, skrzynie, ławy, stoły, więc jak najbardziej możecie takie naturalne materiały wykorzystywać. Wrócę do Waszych pytań. Blat kuchenny. Zalety, jeszcze jeśli chodzi o zalety blatu kuchennego, to na pewno drewnianego, to na pewno ciepło, jest to materiał ciepły. Bardziej odporny będzie kamień, o to pytała Ania Serwatko, kamień naturalny. Na blaty raczej granity, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że one są najbardziej odporne. I oczywiście, jak stosujecie granity, to musicie pamiętać, że ten kamień nie będzie przycięty na ostro, czyli będzie taka faska. Są różne rodzaje przycinania kamienia na krawędziach, ale będzie taka faska, będzie to widoczne zarówno od przodu blatu, jak i z tyłu przy łączeniu na przykład ze ścianą kuchenną. Na pewno będzie to bardzo odporny materiał, w zależności od tego, jak będzie wykończony. Czy on będzie taki wypolerowany całkowicie, czy będzie bardziej taki matowy, chropowaty. Jest kilka rodzajów, słuchajcie, wykończenia takiego kamienia. Ja o tym piszę w książce, czyli jakbyście chcieli zobaczyć jakieś tam rodzaje materiałów na blaty, to tutaj w książce od inspiracji do aranżacji jest tego naprawdę bardzo dużo. Mówiłam też w jednym odcinku trochę o materiałach, więc będziecie mogli sobie też to odtworzyć. Witaj Kasiu, dobry wieczór. Jak macie oczywiście pytania, to dajcie znać. I teraz odpowiadając na Anię jeszcze pytanie, nieraz widzimy
w internecie realizację, gdzie blat jest marmurowy. No i teoretycznie, ogólnie marmur się nie nadaje na blaty, bo on nie jest, słuchajcie, odporny. Ale wiem, że osoby, które sprzedają blaty kamienne, marmurowe, one tłumaczą, że można to pokryć impregnatem, że nic nie będzie wsiąkać i tak dalej. I raczej taki blat marmurowy albo z innego materiału niż granit, to ewentualnie do łazienki, do takich miejsc, gdzie nie kroimy, nie gotujemy, gdzie nie jest narażony na różnego rodzaju chemię, kwasy i tak dalej. Tam to się bardziej sprawdzi. Jeżeli chodzi o impregnaty, ja się na tym nie znam, ale przypuszczam, że jakieś są impregnaty, które po prostu powodują, że ten blat marmurowy będzie bardziej odporny, ale moim obowiązkiem jest zawsze informowanie klienta, że raczej bym odradzała blaty, kamień, po prostu marmur na blaty. Raczej powinniśmy robić, słuchajcie, granity. Marta pyta się, a co na deski, na sufit do pomalowania na biało? Hamptons lub boazeria do łazienki. A co na deski, na przykład na sufit do pomalowania na biało? Wiesz co, Marto, robiliśmy deski podłogowe, były kładzone, deska trójwarstwowa podłogowa z dębu, była kładzona na sufit, mieliśmy takie wnętrze glamour, nie pamiętam, możecie zobaczyć na stronie ato.pl, czy czasami nie ma tej realizacji, nie pamiętam, czy ona jest. I tam właśnie na suficie mieliśmy deski i to były, ja nie pamiętam dokładnie, jak one były mocowane, jaka była konstrukcja, bo to konsultowaliśmy z firmą, która to robi, ale była pewna grubość jeszcze i to było doklejane do sufitu. Jak najbardziej takie deski mogą być zastosowane. Jeżeli chcesz zrobić to niskokosztowo, to możesz też wziąć deski, nie wiem, na przykład z Castoramy i je przemalować i też na suficie przykręcić. Może też zrobić sobie stelaż i jakoś to obudować. Ważne, żeby one były dosyć cienkie, no bo jeżeli dojdzie Ci grubość stelaża i deski, to może dziwnie wyglądać. Pytanie, jaki jest pomysł w ogóle na to wnętrze. Jeśli chodzi o boazerię do łazienki, to na pewno musiały być farby odporne na wilgoć. Deski same w sobie mogą łapać wilgoć, więc tutaj trzeba naprawdę z tym uważać i na pewno nie w strefie mokrej, raczej gdzieś poza tą strefą. Ale jak najbardziej możesz spróbować zastosować. Ważne, żeby te deski były wysuszone, żeby one po prostu się nie za bardzo naprężały, kurczyły, żeby one były dobrze przygotowane do położenia. I wtedy takie długie deski też możesz, Marto, zastosować. Jak chciałabyś doprecyzować, to po prostu tutaj mi napisz. Ja wtedy jeszcze dopowiem ten temat. Dobrze, dobrze, dobrze. Jolanta mi tutaj pisze. Jolanto, nie zauważyłam Ciebie, witaj. Właśnie zastanawiam się nad blatem do kuchni. W ogóle, jeżeli Jolanto, zastanawiasz się nad blatem do kuchni, no to oprócz drewna masz też płyty laminowane, masz właśnie granit, ale są różnego rodzaju spieki, jest korian. Korian na przykład może się, słuchajcie, rysować. To nie jest tak, że można po nim kroić. W ogóle większość osób myśli, że jak kupi blat kamienny albo z korianu, albo z jakiegoś spieku, to będzie po prostu nożami kroił. No, wszystkie materiały mogą się porysować, ale w przypadku koriana możemy tak zrobić, że nie będzie widać w ogóle krawędzi łączenia, na przykład z lewu, który może też być wykonany z tego materiału. Później takie rowki możemy zrobić, czyli taki ociekaw, gdzie ta woda spływa do naszego zlewu i też nie będzie widać łączeń. Możemy zrobić korian na ścianie i na tej krawędzi, gdzie jest blat, słuchajcie, i ściana, nie będzie żadnych łączeń. On jest naprawdę tam, nie będzie się osiadał brud, żadne zarazki i tak dalej. Jest bardzo fajnym materiałem, no ale nie możemy odstawiać, słuchajcie, gorącego na tym. Na granicie jeszcze jakoś przejdzie, a na korianie już nie bardzo. Witaj, Małgosiu. Małgosia pyta, mówi, jestem. Czy masz pytania, Małgosiu, tutaj znać, jakby co? Marta się pyta, aha, to już odpowiedziałam na to, dobra, okej. Okay. To jadę teraz dalej. Odpowiem na dalsze Wasze pytania. Kurczę, tych pytań jest tyle, dobra. Zniknęło mi, słuchajcie. Gdzie są pytania? Okej, okay, dobra, mam. Dekoracje ścian, obrazy, lustra, tynki strukturalne. Jak to wszystko zgrać, żeby dobrze wyglądało? Moniko,
proponuję Ci zasadę trzech maksymalnie kolorów. Jakaś baza kolorystyczna, ograniczona gama kolorów i do tego jeden, dwa, ewentualnie trzy akcenty. Opowiadałam trochę o łączeniu kolorów też w jednej lekcji, chyba w dwóch lekcjach kursu będzie trochę na ten temat. Ciężko mi tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo no musi to ze sobą pasować, tak? Czyli obrazy, które stosujesz, żeby tam pojawiały się na przykład kolory, które są w Twojej gamie kolorów podstawowych. Dekoracje też mogą być albo w gamie neutralnej, albo podstawowej, czyli robisz sobie paletę. Ja robiłam taki bardzo fajny odcinek, gdzie pokazywałam, jak tworzyć swoje gamy kolorystyczne. To proponuję właśnie taką prostą gamę zrobić i trzymać się tych kolorów, czyli jeżeli wybierzesz sobie na przykład biały, jasno-szary, czarny i do tego dodasz sobie na przykład żółty i powiedzmy zielony, no to niech ten żółty, zielony gdzieś może w tym obrazie się pojawi, lustro raczej niech będzie w czarnej albo w białej ramie. Tynki strukturalne, no to tynków jest bardzo dużo, one mogą udawać trawertyn, mogą być betonowe, takie jakie mam tutaj, słuchajcie, za sobą, mikrobetony, cementy i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo, wszystko zależy jaka stylistyka wnętrza, ale raczej jeżeli macie już jakiś tynk, to tylko jeden, a nie, że mamy tych tynków 500 i na każdej ścianie coś innego, bo to na pewno się nam nie zgra. Ewentualnie w tynkach strukturalnych, jeżeli weźmiecie sobie na przykład takie masy betonowe, które mam za sobą, to możecie zrobić sobie kilka odcieni. Czyli macie na przykład ciemniejszy, jaśniejszy, albo na przykład jasno, bardziej jasno szary, taki szary, neutralny i ciemniejszy i możecie zrobić sobie z tego kompozycję i cała ściana będzie jak obraz, ale to trzeba też zaprojektować. Wejdźcie sobie też na atoato, na inspirację, na stronę atoato.pl, tam jest dużo inspiracji. Możecie też zobaczyć na naszym Instagramie Studio Atoato, jak wpiszecie, tam też jest dużo inspiracji właśnie tego typu łączeń. Możecie sobie tam zajrzeć i zobaczyć. Kamila pisze, że też jest. Świetnie, Kamilo, cieszę się. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście dajcie znać i koniecznie udostępniajcie to dalej, żeby wszyscy widzieli i żeby mogli z tej wiedzy korzystać, bo ja czasami mam wrażenie, że po prostu cała Polska się urządza, wszyscy się urządzają. Jest tyle tych grup, gdzie osoby mają różnego rodzaju problemy, od takich bardzo dużych do takich małych. No i to jest kilka tysięcy, kilkaset tysięcy osób, które jednocześnie, słuchajcie, tak jak zapewne Wy, się urządza albo robi jakąś rearanżację, coś u siebie zmienia, więc warto się podzielić tym live'em z innymi, a nuż komuś to pomoże. Marta pyta, a może rozwiązania dla małych powierzchni, małe łazienki, małe kuchnie. Na pewno Marto zrobię na ten temat live'y, czyli na przykład będą małe łazienki i małe kuchnie. Co zrobić, czego nie robić, sprytne rozwiązania. O kuchniach już miałam. Część informacji, które tam dawałam, tam były średniej wielkości kuchni, omawiałam. Część rzeczy będzie się powielała, dlatego że obojętnie, czy ta kuchnia jest mała, czy duża, to musimy mieć podobne sprzęty, czyli najczęściej mamy właśnie zlewozmywak, musimy wybrać baterię do tego zlewozmywaka, najczęściej mamy zmywarkę, piekarnik i tak dalej. Na pewno w małych kuchniach na przykład musimy oszczędzać miejsce i niestety nie robimy zabudowy kominowej, czyli piekarnik jest pod blatem, a to co mi się bardzo często sprawdza, słuchajcie, w małych kuchniach, to oprócz tego, że na jednej ścianie mamy właśnie tą małą zabudowę, czyli must have, gdzie mamy wszystkie elementy, zmywarka, lodówka, płyta, piekarnik, zlewozmywak, a do tego dostawiamy sobie wyspę. I to wyspę na kółkach, z blokadą oczywiście. I wtedy mamy możliwość jej odsunięcia na bok, przesunięcia na przykład sofy. Jeżeli chcemy przyjąć gości, to możemy właśnie przyjąć, słuchajcie, gości, bo tą wyspę możemy nawet dosunąć. Jest to, słuchajcie, świetny zabieg. Kilka takich projektów też realizowaliśmy i też na stronie Atoato powinniście znaleźć. Więc jak najbardziej zapraszam Was, żebyście sobie tam zajrzeli. Agnieszka Cholewińska, witam. A masę betonową jakiej firmy wybrać? Nie wiem jakiej firmy, bo my korzystamy najczęściej z firmy, która ma te masy, kupuje te masy i jednocześnie robi, bo sama masa to jest trochę mało. Warto, żeby ktoś to położył, kto się na tym zna. I my bierzemy z poznańskiej firmy RAF typ. To się pisze, zaraz sprawdzę, już Wam podam. Bo ja mam problemy z pamięcią, jeśli chodzi o takie rzeczy.
rawyt.pl. Tu Wam zaraz wkleję. I od nich bierzemy te masy i mają białe kolory, mają też mikrocementy, robią bardzo fajne posadzki. Możecie nawet te masy położyć na MDF, czyli możecie sobie zrobić, słuchajcie, meble, na przykład szafkę nad gabinetem w łazience, albo w ogóle jakieś szafki łazienkowe i one tą masą mogą być też pokryte. Więc jak nieraz macie właśnie problem z tym, to takie rozwiązanie będzie dla Was super. Małgosia pyta, jak masz mało czasu i trzeba zrobić szybki remont, to skuwasz kafle, czy raczej je przykrywasz nowymi? Nie, raczej skuwam i robię od nowa, ale jeżeli masz mało pieniędzy i mało czasu, bo tu jeszcze trzeba dodać kwestie finansowe, to raczej możesz je odnowić, pomalować. Są teraz farby, jest tych farb już bardzo dużo, kiedyś to było tylko 3V3 chyba firma, ale teraz jest mnóstwo firm na rynku. I możesz te kafle pomalować na jednolity kolor i do tego dodać na przykład jakiś wzór. Jakiś wzór, są takie specjalne winylowe naklejki. Ale no możesz się w różny sposób, słuchaj, pobawić. Ale raczej robisz to bardzo neutralnie i zmieniasz na przykład fronty jakichś mebli. Ale no, jeżeli chcesz mieć radykalną zmianę, to raczej bym skuwała. Ewentualnie może jakiś motyw szachownicy. Ciężko powiedzieć mi, jakie masz płytki w tym momencie. Czy one są trójwymiarowe, czy są bardzo małe, czy tam są jakieś kwiatki. No, co tam się w ogóle z tym dzieje? Dużo jest filmików na YouTubie, które pokazują właśnie, jak przetwarzać różnego rodzaju rzeczy. Malować, odnawiać. No i może coś takiego. Może trzeba się troszeczkę pobawić. Na pewno najprostszym sposobem jest pomalowanie takich płytek. Małgosia pyta, czy wyspy przesuwane do kuchni projektujecie, czy korzystacie z gotowych? Jeżeli gotowych, to jakiej firmy? IKEA? I takie, i takie. Jeżeli ktoś chce mieć dużą, fajną, wygodną wyspę, taką, która spełnia jego oczekiwania, no to wiadomo, że na zamówienie. Z blatem taka dosyć pokaźna wyspa, około od 3000 w górę mniej więcej kosztuje. Ale też są w takie mniejsze gotowe z IKEA. Teraz widziałam nawet taką ala wyspę z elementem, to też Wam zaraz pokażę, wkleję Wam tutaj. IKEA miała taką nowość, jak wejdziecie na stronę główną, to chyba powinna być. To była taka wyspa, mi mignęła. Nie wiem, czy to się nazywa wyspa, zaraz sprawdzę. Gdzie był element, o jest, już mam, 1599, tak, to była wyspa z takim doczympianym elementem, już Wam tutaj wklejam, Vadholma, ale same wyspy też, słuchajcie, występują, więc jak najbardziej same wyspy też możecie użyć, tutaj Wam doklejam, sobie będziecie mogli później kliknąć i zobaczyć. Możecie też posprawdzać, słuchajcie, w internecie, czy nie ma takich jakichś fajnych gotowych, albo kupić nieprzesuwane na kółkach i kupić dobrej jakości, ale słuchajcie, dobrej jakości kółka, jakieś może silikonowe, gumowe, metalowe, z dobrym zaciskiem, żeby ta wyspa się sama nie przesuwała, jak tą blokadę zastosujecie. Możecie też nawet przerobić sobie w cudzysłowie meble biurowe, są biurka, które są na prąd, na pilota albo na korbkę, gdzie możecie robić różne wysokości i możecie sobie taką nawet wyspę zaprojektować, że ona będzie niżej jako stół do siedzenia albo po prostu to będzie blat Wasz roboczy, pod spodem nie będzie szafek, tak żeby można było usiąść na koło, a jak naciśniecie na pilota, ten blat się podniesie do wysokości na przykład 90 cm i macie już wygodny blat do pracy, do gotowania. I wtedy jak macie małą kuchnię, to możecie mieć super wygodny blat, który będzie przenośny, mobilny, można zrobić niżej, wyżej i go gdzieś przesunąć. Agnieszka pisze, dzięki, a te masy betonowe na meble łazienkowe będą bardziej trwałe niż blat kamienny? No na pewno nie, bo blat kamienny, no to jest materiał naturalny, to jest kamień, no to jest twardy materiał. Masa nie nadaje się na blat, chyba że mówimy o betonach wylewanych, no to on będzie dosyć odporny, ale jednak granit będzie twardszy, wiadomo. Ja tutaj mówiłam o frontach, czyli płyta na przykład MDF pokrywana jest taką masą. Płytki też możemy, płytki na przykład gresowe możemy kłaść również na blaty. Na blat taki powiedzmy laminowany możemy położyć. To może ja Wam też to pokażę. Zaraz się tu przełączę i Wam pokażę. Gdzieś tu się przełączę. Ok.
Dobra, sekundka. Zaraz Wam tutaj coś pokażę, tak, żebyście widzieli. Tumbonid na przykład ma gresy cieńsze i grubsze. Te cieńsze można specjalnie podcinać pod kątem 45 i dokładać na fronty, ale spieki i kamień też już jest tak cienko robione, że też bardzo często możecie stosować na fronty meblowe. A wracając do naszych płytek, to kładziemy taką płytkę jednocentymetrową na blat, cieniutki blat jakiś tam laminowany i na tym kładziemy płytkę. Ja Wam zaraz to może pokażę. Zobaczcie, tutaj mam wnętrze, nasz projekt ATO-ATO i tu mamy położoną płytkę na blat, który ma boki wylakierowane, ale to może też być blat laminowany. Ja może to zamknę, żeby było lepiej widać. I tutaj mamy płytkę Tumbondzina Pietra Santę matową. Raczej szkliwione nie, no bo te szkliwione by się mogły rysować, chociaż na podłodze kładziemy tak naprawdę płytki szkliwione. No i chodzimy po nich, tak? Piasek, różne rzeczy się przesuwają. Wiadomo, że szkliwienie w jakimś stopniu jest odporne, ale częściowo może się rysować. Tutaj raczej na blaty w macie bym sugerowała. I wtedy możemy zrobić i na ścianie taką płytkę, i tutaj na blacie. Jak wpiszecie sobie w Google Tumbondzin Showroom, to tam znajdziecie też realizację, gdzie blaty są właśnie z płytek podcinane. Możecie zobaczyć, jak to wygląda i fronty są robione z płytek. Także różne rzeczy można naprawdę, słuchajcie, zrobić. Tak to wygląda. Wracam do Was. Małgosia pisze, płytki są koszmarne i część będzie skuwana pod prysznic. No jak są koszmarne, to już sama sobie odpowiadasz, skuj to po prostu i będzie spokój. Nie musisz całej łazienki opłytkowywać, możesz położyć też masę właśnie betonową na przykład na ścianach. Ona może być impregnowana, można ją położyć nawet pod prysznicem, także naprawdę nie muszą być to, słuchajcie, płytki, nie muszą być wszędzie, w strefach mokrych możecie zastosować. A nie musicie wszędzie tego robić. Ok. Ja tylko wrócę do Was. Wrócę do Was. Do Waszych pytań. Żeby nic mi tutaj nie uleciało. Gdzie są moje pytania? Zniknęły mi. Aha, tu są, dobra, mam. Jedziemy dalej. Ewa, Tobie odpowiem dopiero, jak się dowiem, o jakie ornamenty Ci chodzi. Funkcjonalne mikro... Nie wiem, jakie ornamenty. Z ornamentami trzeba uważać. One mają fajny klimat, ale to jest raczej dla osób bardzo świadomych, jakie chcą używać, w jaki sposób. Czy z drewna, czy z kamienia, z czego one w ogóle mają być. I w jakim klimacie jest całe wnętrze. Kamila pytała się o materiałoznawstwo drewno, także trochę już na ten temat odpowiedziałam. Sprawnie mi dzisiaj poszło, słuchajcie. Marta. Agnieszko, a co myślisz o brak płytek w kuchni w ogóle? Wygląda to pięknie, ale mam wrażenie, że w realnym świecie jednak nawet najlepsza farba nie wytrzyma pary wilgoci i tak dalej. No wiadomo, że jak położysz gres albo kamień, no to masz materiał bardzo odporny i na temperaturę, i na zniszczenie, na brud i tak dalej. Są farby całkowicie zmywalne, ale one będą estetycznie wyglądały zawsze gorzej. No one będą brudne, no tak jak ściana się brudzi. Po jakimś czasie trzeba ją pomalować. Jest to na pewno najtańszy, najprostszy sposób. Można zrobić takie farby albo z Flugera, znaczy duży z producentów, Benjamin Moore, Fluger, para kanadyjskie, które nie są satyną, tylko są takie gloss, bardzo świecące i je się normalnie jak szoruje gąbką, można to normalnie wyszorować i to da się zrobić, tak, ale jest to raczej takie rozwiązanie dla osób, które chcą bardzo, bardzo zaoszczędzić, spieszą się, no jakieś mają argumenty, żeby po prostu nie położyć czegoś bardziej trwałego, no i da się to zrobić, ja nie mówię, że nie. Wytrzyma parę, wytrzyma wilgoć, wytrzyma brud, można to wyszorować, jeżeli to jest odpowiednia farba, ale estetycznie na pewno będzie wyglądało to gorzej i jeżeli ten kolor na tej ścianie pomiędzy szafkami a blatem
między szafkami wiszącymi, a blatem będzie ciemny, ciemny kolor, no to będzie strasznie widać ten brud. Bo no, to nie ma opcji, żeby się coś tam nie rozchlapywało przy gotowaniu albo przy smażeniu właśnie ten olej. Dlatego na przykład jak myjecie szafki i nie macie szafek do sufitu, to te szafki górne warto położyć coś na nie, bo jak nie położycie, to tam się osadza dostanie taki łój, brud, chyba że no, sprzątacie co tydzień i odkurzacie te szafki. Jak macie tyle sił i czasu, to okej, nie? Ale to trzeba naprawdę, słuchajcie, sporo zrobić, żeby... sporo się narobić, żeby to wyczyścić. Czy ja odpowiedziałam już na Wasze wszystkie pytania, słuchajcie? Starałam się szybko to zrobić. Dobra, nie odpowiedziałam, widzę, jeszcze na wszystkie. A może coś mega praktycznego z cyrku, jak wybrać płytki do łazienki, by nie oszaleć przy ciągłym sprzątaniu? Względnie ta sama sprawa tyczy się frontów szafek kuchennych. Marcin, fronty kuchenne mogą być z różnych materiałów. Teraz są już takie, słuchajcie, laminaty, chyba Feniks się nazywa, ale jest... Wiem, że w Sasie w Poznaniu też kilka takich laminatów oglądałam, gdzie próbowałam je długopisem, tak wiecie, porysować i naprawdę się nie rysowały, ale cena jak gdyby za zrobienie takich frontów bardzo często przewyższa lakierowane MDF, więc na pewno takie meble będą o wiele, wiele droższe, ale no będą o wiele trwalsze, więc jak najbardziej coś takiego może być, żeby się nie brudziły, no to no nie ma czegoś takiego. Ja dostaję na przykład nieraz takie prośby od klientów, no żebym taki okap wybrała, który się nie będzie brudził, albo żebym lampę wybrała, która się nie będzie brudzić, albo podłogę. Ale przecież wszystko się brudzi, no kurz, brud, no wszystko wnosimy. Nawet jak nie użytkujemy jakiegoś lokalu, a wchodzimy po roku, to wszędzie widzimy taką warstwę kurzu. Wszystko, słuchajcie, się brudzi. Ja nie znam patentu na to, żeby się nie brudziło. Jak znacie, to zgłaszajcie, bardzo chętnie tutaj o tym później opowiem innym, żeby wszyscy mogli zastosować, ale no nie znam takiego patentu. I teraz jedyne, co można zrobić, to wybrać materiały, które łatwiej można czyścić, a to już jest zupełnie inna bajka. Bo jeśli chodzi o fronty, no to na pewno jak weźmiecie fronty lakierowane, no to i w połysku, tutaj zaznaczam, w połysku, no to one będą mogły się porysować, tak? Jak będziecie nieodpowiednio je czyścić, albo nawet, no nie wiem, dziecko wpadnie rowerkiem czy coś, no lakier odpryśnie, będzie jakaś kreska. Tak samo płytki szkliwione, jak kochacie, chcecie położyć na podłogę, ok, ale musicie to zrobić świadomie, dlatego że te płytki no, będą się rysować, mają szkliwienie, będą się rysować, będą mniej odporne na zarysowania niż płytki typowo kresowe, które nie są szkliwione, na przykład kreslite w masie. Więc na to na pewno musicie zwracać uwagę. Jeśli chodzi o płytki do łazienki, to unikać czarnych płytek, szczególnie małoformatowych, gładkich. Bo po pierwsze, jak będą położone razem z fugami i ta fuga będzie miała kolor niby kruczo-czarny, to ten czarny nigdy nie jest czarny, tylko on się szybko, słuchajcie, brudzi. I nagle wygląda jak szary, więc mamy takie szare fugi z czarnymi płytkami, na których ciągle widać brud. I tutaj raczej bym odradzała kładzenie gładkich, czarnych płytek, więc tego na pewno nie róbcie. Najłatwiejsze są w utrzymaniu płytki, które mają przemazane, jak gdyby przemazaną kolorystykę, czy drewnopodobną, czy w jakichś szarościach, czy z jakimś motywem gdzie jest jakiś ornament, gdzieś jakiś wzór, gdzie są jakieś kropeczki, kreseczki, no coś, co zmienia jak gdyby tą strukturę i dla naszego oka po prostu nie widać tego każdego brudu, który nam spadnie, albo włosa, na przykład jak mamy ciemne włosy na jasnej podłodze, będzie to widać. Ale jeżeli nie lubicie wzorów, to na pewno przemazane struktury, jakieś duże powierzchnie też płytek, ale jak macie małe łazienki, no to się nie sprawdzą Wam płytki 120, słuchajcie, na 60, bo będziecie mieli o dziwnych wymiarach docinki. Więc też wielkość płytki, nie tylko kolorystyka, ale wielkość płytki musi być dopasowana do łazienki, do wymiaru łazienki. Bardzo proszę, Marto, Natalia. To prawda z płytkami. Mam kres imitujący beton i jest super.
Natalia pisze. No dokładnie, jeżeli ta płytka nie będzie czarna, nie będzie też biała gładka, no na białej gładkiej też, słuchajcie, będzie widać. Wiem, że są modne białe powierzchnie i jak najbardziej możecie zastosować, ale będą to powierzchnie wymagające, więc trzeba to po prostu zrobić, słuchajcie, świadomie. Bo białe szkliwione płytki, na przykład 60x60, gładziutkie, no to tam będzie każdy włos, każda na przykład tkanina z ubrań, jak się rozbieracie, wszystko będzie Wam spadać na tą podłogę. No i ona po posprzątaniu bardzo szybko będzie wyglądała jak brudna. I ciężko też się czyści takie fugi zupełnie białe. Natalia pisze, tak samo na podłodze w łazience, gres drewnopodobny jest super. No jasne, że tak, tylko Natalio, widzisz, nie każdy kurczę chce mieć drewnopodobne płytki, nie? Różnie to bywa. Robiłam też łazienki, gdzie w łazienkach było drewno. To było drewno egzotyczne, ja nie przypadam za bardzo za drewnem egzotycznym, one były odporne, są drewno takie, które się używa na statkach okrętowych i tak dalej, ale one najczęściej mają wybarwienia ciemno, takie brunatne, czerwone, pomarańczowe, ja niekoniecznie takie gatunki lubię, zresztą kiedyś one były bardzo popularne, pamiętacie węgę, wszyscy mieli wszystko prawie że w węgę albo w złotym dębie potem, więc są to jakieś na pewno mody. Klasyczny, naturalny, ciepły, naturalny odcień dębu jest ponadczasowy, no ale do łazienki niekoniecznie się nada. W łazience też możecie stosować specjalne panele laminowane, wodoodporne. Quickstep takie na przykład panele ma, ale przypuszczam, że wiele marek też, więc też możecie sobie zobaczyć. I do niej się stosuje specjalne listwy naokoło, też takie, które są wodoodporne. Nie nadaje się to oczywiście pod prysznic, żeby nie było, tam musimy zastosować brodzik. Marta pyta, a czy mogłabyś polecić jakiegoś producenta stronę z płytkami? Producenta. Ja pracowałam, Marto, na wszystkich producentach. Na wszystkich. No na wielu polskich i włoskich, hiszpańskich. Raczej to chyba zależy od tego, jaką stylistykę byś chciała. Bo jeżeli wybierzesz dobrej jakości gres, to prawie u każdego będziesz mogła to dostać. No sprawdź sobie najnowsze kolekcje tu Bondina, sprawdź sobie kolekcję Paradyża. Możesz zerknąć też do Cersanitu. Nie wiem, czy bym jedną markę jakąś wybierała. No, zrobiliśmy setki tych projektów, może nawet tysiące tych projektów i bardzo duży jest przegląd. Limone na przykład, polski producent, jeśli chodzi o takie przemazane płytki. Sprawdźcie sobie w niskich cenach. Też zależy, skąd jesteście. Ja lubię gdzieś podjechać sobie zobaczyć. W Poznaniu mam Terrano, mam Bocaro, mam Cermak, mam ileś marek, do których firm, do których mogę podjechać i zobaczyć. I oni mają bardzo szeroki asortyment tych płytek. Więc jak w każdej z tych firm można zupełnie inne rzeczy też zobaczyć, nie? Małgosia pisze, Quickstep i Balterio, super firmy, bardzo dużo wzorów. Oczywiście, że tak. Ale jest Pergo na przykład też, podłogi Pergo są bardzo dobrej jakości. Także no, tych materiałów, słuchajcie, jest dużo. Strona z płytkami. Mozaiki bardzo fajne lubię. Z RAF, już Wam mówię. Trzeba wspierać tutaj firmę. Zaraz Wam mówię, RAF typ. Nie, to już Wam mówiłam. RAF. Zaraz, jak to się nazywało? RAF Dekor, widzicie, tam było RAF typ, tu jest RAF Dekor. Widziałam te płytki na żywo, mam próbniki, widziałam ich na targach, robiliśmy realizacje, bardzo fajne płytki, mozaiki. Oczywiście mozaiki, pamiętajcie, że cena za metr kwadratowy jest duża, żeby się nie pomylić, że to nie jest sztuka, cena przy tych płytkach to nie jest cena za metr kwadrat, tylko za sztukę. Ale są naprawdę... Już Wam tu wpisuję, ale są naprawdę fajne. Pisałam Wam czy nie? Słuchajcie, nie wkleja mi się. Mam nadzieję, że mi się wszystko nie zawiesi. Może na innej stronie spróbuję Wam tutaj dodać komentarz. O, udało się. rafdekor.pl. Mają bardzo fajne wzory. Także tam też będziecie mogli zajrzeć. Już do Was wracam, bo tu czytam, co mi tutaj wszyscy piszą.
Marta też wkleiła raw dekor. No właśnie. Dokładnie. O to chodziło. Też lokalne firmy, słuchajcie, mogą mieć fajne promocje, na przykład czasowe, sezonowe na dany produkt i możecie sobie jakąś całą kolekcję płytek z armaturą też kupić. Jest Łazienka Plus, z której dużo osób korzysta. Jeżeli chcecie baterie złote, to na przykład Groe mają Omnires, więc możecie też zobaczyć sobie z Omniresa. Dużo tych materiałów, jest naprawdę dużo. Wiem, że wybór jest przeogromny i dlatego też dużo osób ma problem z decyzyjnością. Okej. Jeżeli odpowiedziałam Wam na wszystkie, dajcie znać, czy już na wszystkie pytania Wasze odpowiedziałam, bo nie chciałabym nikogo pominąć. Jakie płytki cegiełka na ścianę w kuchni? Takie, żeby się nie brudziły mocno, są fazowane, są matowe, polecasz jakieś? Jolanto, nie powiem Ci, jeśli chodzi o matowe, bo teraz nie pamiętam, ale jest takich płytek cegiełkowych bardzo dużo. Wiem, że też matowe robił... Kurczę, teraz nie pamiętam, czy to był Paradyż. Była jedna firma, albo może to był Tłumbodzin. Tylko, że one były takie strukturalne i takie miały pory. Były matowe, ale takie z porami, jakby to powiedzieć, że miały takie małe wgłębienia, takie dziureczki. I też po prostu czytałam trochę o tym, dzwoniłam do producenta, bo zastosowaliśmy sobie te płytki. Klienci też pytali, czy nie będą się brudzić. Producent zapewniał, że one są impregnowane i nie będą. Ale no nie ma co się oszukiwać. Jeżeli jest gładka powierzchnia, to ona będzie na pewno łatwiejsza w utrzymaniu niż taka trójwymiarowa. Bardzo popularne są Tłumbodzina płytki Tamoe, ale one są w połysku. W macie teraz nie pamiętam, musiałabym poszukać w projektach, żeby była cegiełka w macie. Ale jak wpiszesz cegiełka w macie, nic Ci nie wyskoczy. Cegiełka. Raw Dekor też ma cegiełki, tylko takie malutkie, matowe. Tylko te malutkie, nie? Czyli około 40 zł za jeden kawałeczek. Widzisz, Raw Dekor mi od razu wyskoczył. Cegiełka w macie, zaraz sobie jeszcze zobaczymy. Tylko poczekaj, ja sobie sprawdzę, czy ty chciałaś mieć trójwymiarowe, takie, żeby się nie brudziły mocno, są fazowane. Nie mówiłaś nic o tym, czy mają być mocno trójwymiarowe. Zaraz zobaczymy. T-House mi tu jakiś wyskakuje. Allegro. No, matowe. No troszkę, słuchaj, tego jest. Powinna znaleźć. Dekordia. Co to mamy w tej Dekordii? Vives. Sprawdź jeszcze Vives. W ogóle Vives ma hiszpański producent. Ma bardzo fajne płytki. Nie wiem, czy są w macie. Wzienia kolekcja w Tłumbodzinie, w kolekcjach sygnowanych nazwiskiem Wzienia też są cegiełki, ale one chyba też są w połysku, z tego co pamiętam. Później jest hiszpański producent, nie wiem jak to się czyta dobrze, Equipe Ceramicas. Oni też mogliby mieć coś takiego, ale w Vivesie powinnaś coś tam dostać też. Tak patrzę jeszcze. Mainzu Ceramika też możesz sprawdzić, czy czasami nie mają. To też jest kwestia później cen. No, to są najbardziej, słuchaj, popularne, tak jak patrzę. Bo ty mi chyba, Jolanto, odpisujesz w innym miejscu niż wszyscy. Nie jestem pewna, bo teraz tutaj mam kilka okienek. Tak mi się wydaje. Wyświetla mi się to gdzieś indziej, na jeszcze innej stronie. Dobra. Jakbyście chcieli się dowiedzieć trochę właśnie o materiałach, to naprawdę zachęcam do tego, żebyście zajrzeli do tej książki. Żebyście sobie zajrzeli do mojej książki. Ja sobie zaraz tutaj zrobię. Książkę znajdziecie na stronie ato.pl, tam link do tej książki jest.
i możecie sobie tą książkę, słuchajcie, kupić. Ona kosztuje 65 zł. Możecie pobrać w ogóle sobie na mojej stronie streszczenie tej książki za darmo. Czyli takie wprowadzenie. To nie jest książka, ale wprowadzenie. Tam też jest bardzo dużo informacji. Wystarczy się zapisać do newslettera. Ale możecie też wejść na moją stronę i tą książkę można kupić, słuchajcie, w 3 pakietach. Albo samą książkę papierową, albo papierową i wersji PDF, czyli sobie po prostu na tablecie otworzyć, albo papierową na tablecie i jeszcze do tego jest kurs. Kurs dotyczący tego, jak dobierać style. Bardzo dużo osób właśnie kupuje ten 3 pakiet, słuchajcie, właśnie z tym, bo to się chyba najbardziej opłaca. I tam dużo też o tych materiałach opowiadam, także jakbyście chcieli pogłębić tą wiedzę, to jak najbardziej możecie właśnie tam to zrobić. No i oczywiście no muszę też wspomnieć o tym, że jest też mój nowy kurs, także jak potrzebujecie nauczyć się, jak policzyć koszty aranżacji wnętrz, to jest świetny kurs, słuchajcie, nie tylko dla osób, które samodzielnie urządzają, ale również dla projektantów wnętrz. Jeżeli chcecie dobrze liczyć koszty właśnie Waszych klientów, to jak najbardziej możecie sobie z niego skorzystać. A już 24 kwietnia, tak, to będzie środa o godzinie 20, możecie się zapisać też na darmowy webinar, który będzie dotyczył 10 największych błędów podczas aranżacji wnętrz. Nie wiem, czy to się nagrywa, bo mi co chwilę tutaj skacze. Tak, jeszcze raz Wam powiem. 24 kwietnia, webinar 10 największych błędów podczas aranżacji wnętrz. To będzie webinar kierowany głównie dla architektów, dla projektantów wnętrz, ale osoby, tak jak Wy, którzy korzystacie z mojej wiedzy, jak najbardziej też możecie się, jak będziecie chcieli, na to zapisać. I kontynuacją, słuchajcie, tego webinaru będzie szkolenie stacjonarne. Pierwsze moje szkolenie stacjonarne, które będzie dosyć długie, będzie trwało 3 albo 4 godziny. Ono się odbędzie 9 maja w Poznaniu. Także zapraszam Was gorąco i tam będę omawiała błędy podczas projektowania właśnie wnętrz. W różnych strefach, w różnych aspektach, jak tego unikać. Cena biletu będzie bardzo niska, bo to jest 100 zł netto, także jak za darmo. Wiem, że szkolenia online kosztują o wiele więcej niż takie stacjonarne. I będzie mnóstwo fajnych rzeczy i wszystkie osoby, co przyjdą na szkolenie, które się zapiszą na to szkolenie 9 maja, dostaną moją książkę i fajne takie gadżety od sponsorów, które się przydadzą podczas właśnie pracy też projektowej. Mnóstwo jakichś próbników i różnych fajnych rzeczy. Witaj Natalio, właśnie kończę. Ja Wam gorąco, słuchajcie, dziękuję. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie też je zadawać. Ja oczywiście odpowiem później w komentarzach. Zapraszam Was gorąco na następny wtorek. Bardzo możliwe, że będzie temat, o którym tutaj jedna z Was pisała, czyli jak urządzić małą łazienkę. Podoba mi się ten temat, więc najprawdopodobniej taki temat będzie w następny wtorek. Przygotuję do niego prezentację, pokażę też przykłady z naszych realizacji. Już teraz możecie wejść, słuchajcie, na atoato.pl i tam sobie poczytać, pobrać sobie różne materiały też za darmo. I obejrzeć sobie, słuchajcie, odcinki, o których mówiłam wcześniej, czyli odcinki kursu na wnętrze, które też się nagrały. One są tutaj na fanpage'u. Zaraz Wam pokażę, jak do nich tutaj się dostać. Tylko się pomniejszę i już Wam pokazuję. Żebyście też wiedzieli, jak się do nich dostać. Bo prawie nikt o tym nie wie. A tu widzę, że jeszcze kolejne pytania. Zaraz na nie odpowiem, słuchajcie, ale pokażę Wam jeszcze to. Zaraz odpowiem na Małgosiu i widzę, że tutaj jeszcze Jolanta pisze. Zaraz na nie odpowiem. Tylko Wam pokażę, jak się dostać do całej bazy filmików. Ok. Wchodzicie na AtoAto. Ja tylko luknę, czy widać, ok. Wchodzicie sobie na AtoAto i tutaj macie sekcję filmy. I jak wejdziecie sobie w sekcję filmy, no to widzicie właśnie transmisję na żywo, ale ogólnie tutaj poniżej, zobaczcie, jest kurs na wnętrze. I tu są wszystkie odcinki kursu na wnętrze. Przynajmniej staram się po kolei, żeby było. Widzę, że jeszcze wszystkich nie ma, ale do 30 jest. Ja je tutaj wkładam, żeby było łatwiej wszystko obejrzeć, ale oczywiście no to jest tam 40 prawie godzin oglądania. Na YouTubie, na moim kanale YouTube, jak wpiszecie sobie AtoAto,
też znajdziecie te filmiki. No albo możecie korzystać z tych wersji skondensowanych, czyli na mojej stronie, to Wam od razu pokażę, gdzie co jest, bo tej wiedzy słuchajcie strasznie dużo, a wiem, że nie każdy wie, gdzie tego poszukać. Na stronie agnieszkapasiakadamy.com mamy sekcję kursy i tutaj w sekcji kursy możecie też znaleźć skondensowane kursy. Czyli dla tych, co mają mało czasu i chcą szybko przez pewne rzeczy przejść, tutaj to wszystko, słuchajcie, jest. A teraz już do Was wracam i odpowiem jeszcze na te pytania, które się tutaj na szybko pojawiły. Ale to już będą ostatnie, słuchajcie, pytania, bo muszę już kończyć. Małgosia, a szkolenie w Warszawie też będą? Małgosiu, nie będą. Dlatego, że to byłby za duży koszt i ja w ogóle będę robiła też szkolenie dotyczące błędów projektowych online, ale na pewno nie będzie to tak niski koszt, jak za to szkolenie stacjonarne. To jest naprawdę, to kosztuje 100 zł netto, czyli 123 zł. Nie będą to takie niskie koszty, ale będzie szkolenie online. I takie szkolenia online na różne tematy dla projektantów wnętrz też będą. A teraz odpowiem jeszcze Jolanta. Pisze, dzięki, poszukam, a panele winylowe stosowałaś? No jasne, że tak. Każdy klient chce mieć od innego producenta, bo ich znajomi mieli od danego producenta. I ostatnio nawet się pomyliliśmy, bo są dwie firmy, ja już nawet nie będę wymieniała marek, żeby tutaj nie było, czy któraś lepsza, czy nie, bo obydwie są naprawdę dobre. I nazwy były tak podobne, że my załatwiliśmy próbniki od jednej firmy, a klienci przyjechali z próbnikami od drugiej, a nazwy prawie były identyczne. Właśnie tych paneli winylowych, tyle tego na rynku jest. Jakie są plusy paneli winylowych? No one są wodoodporne, bardzo fajnie imitują drewno, ale nigdy naturalne materiały nie będą. I jak człowiek kocha naturę, no to jednak ten winyl będzie mu przeszkadzał, ale teraz odtwarzanie tego, udawanie jak gdyby tego naturalnego materiału bardzo dobrze producentom winyli idzie. No i jak mamy taką podłogę winylową, to możemy ją położyć również w łazience, aż do brudzika, również w kuchni, więc no stosowałam i fajne efekty były. I czy stosowałaś korek na ścianie? Tak, bo ja nie mogę dodać pod filmem komentarza, nie wiem czemu. Kurczę, dziwne, Jolanto. A to może polub mnie, po prostu polub ato-ato. Może musisz wejść na ato-ato i mnie polubić, być fanem. Ciężko mi powiedzieć. Także tutaj byś musiała sobie wejść. Dziwne, dziwne. Okej, dobra. Słuchajcie, ja Wam gorąco dziękuję i do zobaczenia w następny wtorek. Miłego wieczoru.